No siemanko, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, Michał z tej strony. Drodzy Państwo, dzisiaj sobie odbierzemy airdrop Stride. Będzie to airdrop za staking Osmo, Atoma, Juno i tak dalej. Plus do tego za testnet, który robiliśmy wcześniej. Także nie przeciągając, zaczynamy z intro! Testnet jest dostępny od wczoraj i tutaj tak, będziemy mieć 6,3% total supply tokena STRD. Robiliśmy sobie tutaj u nas wcześniej przecież testnet, także za testnet dostaliśmy około $54, ale to do tego wrócimy jeszcze. Mamy tutaj trzy kategorie tego airdropa. Mamy host chain airdrop, switching cost rebate program i airdrop za testnety. Więc tak, dla stakerów Atoma. Snapshot był robiony 14 sierpnia i minimum trzeba było mieć tutaj 10 atomów. Później 19 września za staking Stars minimum 2800 Starsów. Później za staking Juno również w sierpniu minimum 16 Juno. Za Osmo również w sierpniu minimum 85 Osmo. I tutaj jest jeszcze Injective. Injective staking minimum 25 sztuk. I później mamy... Aha, na tą część zostało poświęconych 1 500 000. I o co w tym chodzi? Jeśli nie będziecie odbierać tych airdropów, to te airdropy będą przeskakiwać na następną turę. Więc pierwsze 20% będzie odblokowane od razu. Później mamy kolejne 20% i kolejne 20% i mamy również vesting na 6 miesięcy. No i tutaj jest ten clawback. Jak będzie działał ten clawback? Jeśli po prostu nie będziecie odbierać, to będzie tworzona kolejna runda redystrybucji. I ten airdrop zostanie, wasz airdrop, którego nie odebraliście, zostanie podzielony na kolejne osoby. Wy również będziecie mieć okazję odebrać go, jednak no już w trochę mniejszej formie. Tutaj jest ten Switch Cost Rebate program. Tutaj to akurat zależnie od tego, jaki mamy depozyt na ich platformie, taki będzie airdrop. I za testnet jest tam około 150 tokenów, wyszło na jeden adres, czyli około $50. Wszystkim, którzy uczestniczyli, serdecznie gratuluję. A teraz wbijamy tutaj na stronę i łączymy się naszym Keplerem oczywiście. Ja już się połączyłem. No i na ten moment mam akurat 1,8 tokenów do odebrania. Możemy sobie sklejmować. Approve. Dobra, mamy to. Dobra, więc jak tutaj sobie odbierzemy już ten pierwszy drop, warto zrobić refresh i później wejść na ten staking. Start claiming i dajemy tutaj stake, dajemy continue. Tutaj szukamy łańcuch Stride i wybieramy jakiegoś walidatora. Ja uderzę w Cosmo Station tutaj. Manage, delegate. Choose other validator. Czemu nie mogę jego? Aha, chodzi o to, żeby nie delegować do top 10. Dobra, ale ja tutaj nie będę delegował jakichś bardzo dużych środków, także mogę wybrać tego. Powiedzmy, że pół Stride'a sobie tutaj wrzucimy. Delegate. Żeby odblokować te Stride'y, będzie trzeba czekać 14 dni. Tam wcześniej był w ogóle kranik, ale tutaj widać, że nie pobiera żadnych tokenów za te transakcje, także powinno być spoko. Dobra. Tutaj mamy zastejkowane. Bierzemy back to Stride, odświeżamy tutaj tą stronę, dajemy start claiming i już mamy drugą misję wypełnioną, więc dajemy liquid stake. Come back soon, dajemy continue. Tutaj chyba wyłączyli akurat ten token. A dziwne, bo wczoraj jeszcze tu go widziałem. No ale chodzi o to, żeby zastejkować tutaj ich token na ich platformie. Wtedy dostaniemy taki liquid token. No i to powinno nam odblokować tą ostatnią część. Ale teraz widzę, że tutaj się coś odwaliło, coś się zmieniło. No nic. I tutaj później powinna wam się pojawić ta historia. I widzicie, że również tutaj macie vesting. Ja mam akurat na 3 miesiące. No ale dobra, to by było na tyle. Chciałem wam tylko szybko nagrać. Wczoraj byliśmy na takim małym biforku tutaj w Berlinie, ale trochę tam było drętwo. Zresztą nie było sobie sensu zdzierać gardła. Dobra, to by było na tyle ode mnie. Ja lecę na konferencję. Odbierzcie sobie ten airdrop. Nie wiem, czemu tutaj nie ma tych sztuk za testnet. Nie wiem, o co chodzi, ale nie mam już czasu. Także ja się zawijam. Macie tutaj prawie 90 dni na sklejmowanie tego, a później ogarniemy coś 5. Także tyle ode mnie. Siemanko, pozdrówki. Yo!